Cześć, dzisiaj pokażemy Ci memory. Okazji świąt Dzień Sumienia. Tak, bo dzisiaj w naszej szkole, Anielka, co się dzieje? Były warsztaty. Warsztaty z okazji święta Dzień Sumienia właśnie. My jeszcze czekamy tutaj na jedną grupę, a w międzyczasie przyszliśmy Ci pokazać grę memory. Razem z Anielką sobie zagramy. Taką grę dostają nasi warsztatowicze w swoich pakiecikach, zalaminowaną, wyciętą, gotową do grania. A Ty, jeśli chcesz taką grę sobie dostać, jeśli to Ci się spodoba, to w komentarzu wpisz Encjo Powaga i dostaniesz sobie PDF-a do wydrukowania, zalaminowania, wycięcia i grania. Anielka, to co, zaczynamy? Okej, okay, zaczynamy, dobra. Anielka odsłania dwie karty, bo na tym polega memory. Na jednej karteczce jest napis Native American. Well done, Anielka. Native Americans. I teraz Anielka szuka obrazka, takiego samego jak słówko. O, i Anielka znalazła. Here we have Native Americans. Okay, well done, Anielka. Let's find another pair. Corn. Corn, czyli kukurydza. And corn. Well done, Anielka. Brawo. Anielka chyba jest mistrzem memory. Chyba tak. Dajcie nam znać w komentarzu, czy chcielibyście taki post, w którym podpowiemy Wam, jak po angielsku grać z dziećmi właśnie w takie różne gry, jak memory tutaj. Jeśli tak, to zostawcie nam serduszko pod tym postem. I przypominam, że jeśli chcecie takie memory dostać i sobie grać, poprosimy Encjo Pomaga w komentarzu. Bye! Bye!